Kreatywnie z książką. Projekt Literackie Zawirowania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Łapacz snów. Do wykonania łapacza snów potrzebujemy twardszy karton, bibułę marszczoną, kilka kolorowych kartek z bloku rysunkowego, kolorową mulinę lub ozdobny sznurek, klej magiczny, taśmę klejącą, wstążeczki, kolorowe piórka, nożyczki, ołówek. Z twardego kartonu wycinamy okrąg o średnicy zewnętrznej 25 cm i średnicy wewnętrznej 22 cm. Okrąg owijamy pasem bibuły o szerokości 2,5 cm. Początek i koniec bibuły przyklejamy taśmą do kartonu. Jeden koniec muliny lub sznurka przyklejamy do okręgu za pomocą taśmy. Następnie owijamy okrąg po całej średnicy. Koniec muliny lub sznurka zawiązujemy na okręgu lub przyklejamy za pomocą taśmy. Do okręgu przywiązujemy sznurek o długości około 20 cm na zawieszenie. Z kolorowych kartek wycinamy kwiatki i listki. Przyklejamy je w górnej części łapacza snów. Kolorowe wstążki tniemy na różną długość. Przekładamy je przez dolną część okręgu. I robimy pętle. W taki sam sposób wiążemy resztę wstążek. Przy pomocy kleju magicznego przyklejamy kolorowe piórka na końcach wstążeczek. Łapacz snów jest gotowy.